Wiesz, 6 lat to jest wszystko pod transmisję robione. To jest tutaj transmisja opóźniona i co czekać. Ja już odpaliłem, nie wiem, ale co tam żyło. Teraz powiem ci szczerze, że mówię, jakbyś chciał wodę, firma zapewnia wodę oczywiście. Dziękuję. Jest w samochodzie. Bardzo dobrze. Chcesz wodę czy nie? Chcesz? Nie. Mam w samochodzie. Nie, no nie. Powiedz mam sobie też kocko, czy się nie potrzebuję. No okej. Jadłem jeszcze przed wyjściem, bo nie jestem taki ani spragniony, ani głodny. Dobra, nie wiem czy się odpalił ten stream. To już bez tego minuta 11. Jest minuta 11. Mało kibiców. Myślałem, że będzie więcej. Panowie, Żuchowa transfery? Nie wiem, ja jestem... Średnio. Na TV nie Żuchowa TV. Tak, oglądam was w tym na transmisji, to wszystko wiecie. To co ty mi opowiadacie? Średnio chyba z transferami. Chyba dwa transfery z tego, co widziałem na Facebooku. Chudoba. Chudoba i ten Filip Bogacz. I młodzieżowiec. Tego to panu nie powiem. Na Facebooku, ja będę czytał za chwilkę pewnie. Jeden grał chyba na Metalu, a drugi grał chyba na Tarnowie chwilę. Dzisiaj jestem nieprzygotowany. Jestem przygotowany w statystyki nie. Tylko. Nie wiem co tu robię. Patrz jakie tutaj zrobiłem teraz fajne, będziesz widział. Czekaj. Będzie Piotrek. Unia będzie Piotrek Ziomek. Tak, ale to będzie Piotrek Ziomek teraz. Tak Lomek zrobiłem. Pozmieniałem. Tu jest żadna. Nie. Zrzadna, ale czekaj, patrz. Grało. I teraz. Stałem piątkę jak karnego strzelał i poszło obok sumkę. Totalnie. Dobra, lecimy. Czy dobra beka. Jeszcze jednej kamery nie podpiąłem. Której? Tej jest tutaj z przodu? Tak, znam na. Okej. Ty jeszcze bym chciał wiedzieć. Ty jeszcze ja bym chciał wiedzieć. Adrian powiedział, czekaj, że kogo nie będą prowadzić. Ależ dmucha, ależ wieje. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Prosimy o informację, jak nas widać, jak nas słychać. Jesteśmy już, widzę, na żywo. Zostało kilka minut do pierwszego gwizdka. Oczywiście nie mogło być inaczej, jest obsuwa. Bo sprzęt działał, no. Był problem, ale został rozwiązany. Także szybko info na czacie, jak widać, jak słychać. I przechodzimy do konkretów. Ja już odpalam sobie też czat na żywo, żeby mieć podgląd na to, co piszecie. Bez treningu, będzie się grał spokojnie, będzie się spytać. Dźwięk jest! Siema Kuba, witam Cię Kuba bardzo serdecznie. Widzę, że już działa, już jesteśmy na żywo. Zawodnicy schodzą powolutku z murawy, z rozgrzewki. A my mamy 8 minut do pierwszego gwizdka. Jeszcze tylko poczekam sekundkę na potwierdzenie na czacie. Łukasz Kaczko, siemano, witam bardzo serdecznie Cię, Łukasz. Kamera na ławkę pustą dałeś, okej, okay, no to ja dodam szeroko. Spoko. Transmitujemy teraz pod światło, więc może być gorzej. Nie, tutaj musisz być czujny. Chcesz mikrofon w ogóle? Nie, dziękuję. Nie chcesz mikrofonu. Ja bym tak z boku. No dobrze, z boczku. O jest, nikt nie chciał nam napisać, ale ja sobie sprawdziłem już u siebie na telefonie i wszystko widzę, elegancko działa. Dobra. Masz ten film tego? Długopis, statystyki w dłoń. I zaczynamy. Ależ nam się tutaj zrobiło tłocznie pod naszym stanowiskiem. Stresuję się. Tylko trzech uzbrojonych ochroniarzy. Dokładnie tak. 15:25. Widzę, że nasi widzowie się już powolutku schodzą. Jest już z nami ponad 10 osób. Zobaczymy, czy pobijemy dzisiaj naszym wynikiem transmisji Polan Żabno, który swoje spotkanie już zakończył z tego meczu. Również była transmisja. Dobra, nie ma co przeciągać, a więc jeszcze raz oficjalnie startujemy. 23 marca 2024 roku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 14. kolejka Ligi Okręgowej. W pierwszym meczu rundy wiosennej Dąbrowa Tarnowska na własnym boisku podejmować będzie klub sportowy Żuchowa.
Pierwsze spotkanie tych drużyn w sierpniu zeszłego roku zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0. Zobaczymy, czy dzisiejsi goście KSR będzie chciał się zrewanżować i urwać punkty Dąbrowi, która aktualnie na miejscu 10. Klub z Żuchowej aktualnie miejsce 7. Stresuje się, dawno nie było transmisji i troszeczkę się tutaj stresuje, ale to nic. Teraz na waszych ekranach aktualny układ tabeli. Zimę na pierwszym miejscu spędziła Łęgowia Ex Aequo z Polanem Żabno, który dzisiaj niespodziewanie przegrał. Tu jesteśmy koło głośnika. Coś tutaj dęczy, dlatego się wystraszyłem, że będziemy mieć głośno. Więc wracając do mojej myśli, niespodziewanie dzisiaj Polan Żabno, wicelider Ligi Okręgowej Grupy Drugiej Tarnów, przegrał na własnym terenie z walczącym o utrzymanie Luksem Zalipie. Ten mecz już się zakończył 2-1. Niespodzianka w Żabnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to wszystko dzisiaj w Dąbrowie. Żeby nie przedłużać, przedstawmy sobie od razu składy, w jakich wystąpią obydwa zespoły. Niestety zabrakło czasu na wprowadzenie tychże składów. Do grafik. Chciałem tutaj taki ładny zegar wam odpalić. O, teraz, ale nie 10:25, aktualny czas. Ktoś napisał na początku, tak, że... Tak, ja nie widziałem tego, a ja do was tutaj mówię, ja krzyczę. Nie, dlaczego? Dobra, debiut jest mierny. Tak, przełączyły się sceny i zauważyłem, że nie działał ten mikrofon. No, ale takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że teraz już wszystko wróci do normy. O! Dobra. Dźwięk. Tak, widzę, nie patrzyłem na czat. Tak, nie patrzyłem na czat, bo przedstawiałem wam tabelę, przedstawiałem wam skład Żuchowej, przedstawiałem wam skład Dąbrowy. Także tak, to składy już znacie, możemy przejść do transmisji. No, pierwsza transmisja jest oczywiście dzisiaj na luziku. Testujemy sobie jeszcze ustawienia.
Więc dobra, jeszcze mamy chwilę, zdążymy, panie Michale. To jeszcze raz, składy. Na szybciutko, składy. Już może same nazwiska, z jedyneczką, zacznijmy od Dąbrowy Tarnowskiej, raz jeszcze, z jedyneczką, bramkarz, Dynak, trójka, Bogacz, 5, Kotwa, 7, Sak, 8, Białas, 9, Majka, 10, Kapitan, Kozicki, Marcin, 11, Warias, 5, Cór, 16, Kaczówka, 19, Rzeszut, tak wygląda skład Dąbrowy i wyjściowa jedenastka Żuchowej, z 33, Lisak, niezmiennie, 2, Orłowski, 4, Bałut, 6, Gębala, 8, Jabłoński, Słomski z numerem 9, Krakowski, 10, Kocik, Kamil, 16, Krawiec, 18, Chudoba, Bartosz, 11, Bogacz, Filip, 15. Zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Jest mały problem, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Będę to musiał zweryfikować. Już kilka razy to sprawdzałem. Za każdym razem, kiedy przełączam się teraz między scenami, zauważyłem, że wyrzuca nam mikrofon i stąd wynika po prostu to małe zamieszanie. Ale już jesteśmy. Udało się tutaj nam wrócić. Zaraz bierzemy się za kamerę i działamy. 60 osób już w tym momencie z nami na żywo. Bartek Jagieło, hej, pozdrawiam, witam Cię bardzo serdecznie, Bartek. Mam nadzieję, że dźwięk już jest i wszystko działa. Mogłem sobie Tobie dać główną kamerę. To byłby lepszy pomysł. Chyba, że ta będzie robić za główną. Tu jest lepszy troszeczkę obraz. Dobra, ja to ogarnę wszystko. Będzie mniej komentarza. I tyle, wystartowaliśmy. Pierwszy gwizdek w tym sezonie właśnie nastąpił. Klub MKLS Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska kontra Klub Sportowy Żuchowa. No, pierwsze śliwki, robaczywki. Zawsze to powtarzam. Transmitujemy pod światło. Mam nadzieję, że nie będzie stanowiło to dużego problemu. Która chodzi teraz, twoja czy moja? Żuchowa przy piłce. Orłowski. Krawiec. Próbują wysoko podejść pressingiem, zaskoczyć gości. Dąbrowianie. Pierwszy aut. Dla Dąbrowy. Spróbuję dzisiaj tak częściej przełączać właśnie drugą kamerę. Uderzenie, centrostrzał. Rozrzucona piłka na prawą stronę. I jeszcze jedna centra. Mam to. Pokaż na Facebooku posta. Co dodali do... Nie, panowie, ten gość jest zawodnikiem, ja potwierdzam. Tak. Siemanko, cześć. Zapraszamy ewentualnie do studia, jak się wyskrobiesz. Mam dwa mikrofony. Zobaczmy, Żuchowa w natarciu. Troszkę zamieszania, ratowali się gospodarze wybiciem piłki na aut. Chyba, że Cię tutaj wpuszczę faktycznie, bo nie wiem, jak to ładnie zrobić. Dzisiaj jakoś nie mogę się odnaleźć, a tutaj 80 osób ogląda nas na żywo. Orłowski osaczony przez dwóch rywali, presowany przez Dawida Cura. Piłka pod nogami Lisaka. No, równolegle odbywa się kilka spotkań w ramach tej 14. kolejki Tarnowskiej Ligi Okręgowej. Jak będziemy mieć jakieś informacje, na pewno będziemy podawać. Wiem, że trwa w tym momencie już spotkanie Łęgu z Tuchowią. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek informacje na temat wyniku w tym spotkaniu, to bardzo prosimy o informacje na czacie. Lider Łęgowia.
pojedynkuje się z bliskim spadku zawodnikiem. Tuchowi już emocje tutaj biorą górę. Zagranie po linii. Moja kamera? Zaraz ci wszystko, Michale, odpowiem. Dobre przejęcie. Żuchowa. Bałut, Jabłoński. Już rozrzucenie piłki na prawą stronę. Jest tam Andrzej Krakowski. Utrzymał piłkę w boisku. Ale odebrali ją rywale. Kotwa. Piotrek Pochroń, Chudoba gol. Który? Młodszy. Młodszy Chudoba, oczywiście. Jeden kontuzjowany. Chudoba junior. Ten kontuzjowany próbował się dostać na boisko, ale były problemy z dostaniem. Na szczęście już jest wszystko pod kontrolą. Udało się tutaj wejść. Jedziemy z nimi, jedziemy! I lewą stroną próbują Dobrowianie. Zablokowana ta próba dośrodkowania. Pierwszy w tym meczu rzut rożny dla gospodarzy. Chyba czas wybrać się do optyka. Nie widzę zupełnie, z jakim numerem biegnie zawodnik po piłkę. Michał, jesteś młodszy. Ja wiem, ale też nie widzisz. Że jest no właśnie, wiem. Mam nadzieję, że to światło właśnie wam tutaj nie utrudnia tego odbioru. Staramy się, jak możemy. Dośrodkowanie centra, dobrze uderzana ta piłka. Próbował Adam Majka. Jednak piłka minęła prawy słupek Lisaka. O, i to jest właśnie, panie Michale, zdanie dla ciebie. Ja zajmę się tutaj kamerą główną, a gdy będziemy mieć jakąś przerwę, ktoś będzie faulowany, wtedy wkracza pan Michał, także poproszę tutaj łapki w górę dla Michała. Dajmy mu otuchy. Jak będzie progres, to wpuścimy pana Michała na kamerę główną. Za łapki w dół. Za łapki w dół? Nie, łapki w dół. Nie, tam też mogą być. Konstruktywna krytyka zawsze w porządku. Lisak. Bałut. Jak jest taka sytuacja, możesz ty na przykład jakiegoś zawodnika sobie tutaj najechać, tego, który wybijał piłkę. Zawsze to jakoś uatrakcyjni. 92 osoby w tym momencie z nami na żywo, ale fajny wynik. Słuchajcie, dziękuję wam, że jesteście. Jest mi bardzo miło, że razem z nami chcecie oglądać ligę okręgową. Mimo kilku błędów tutaj na początku, ale z czasem na pewno wszystkie wyeliminujemy. Miały być wywiady po tym spotkaniu. Mam tutaj wszystko przygotowane. Rozmawiałem już z panią kierownik Dąbrowy. Miały być przepraszam. Pani jednak z Dąbrowy stwierdziła, że porozmawiamy po meczu, no ale niestety po meczu Paweł będzie szybko uciekał. Wynika to z tego, że niestety musi się dzisiaj zameldować jeszcze w pracy na kilka godzin. Ale to nic, następnym razem. Co się odwlecze, jak to mówią. Tymczasem Żuchowa, jak dobrze widzę, walczył o piłkę Bogacz, nowy zawodnik klubu sportowego z Żuchowej. I właśnie ich ławkę teraz macie okazję oglądać, na niej między innymi właśnie starszy Chudoba, którego kontuzja wykluczyła jego udział w dzisiejszym spotkaniu. Sprytny zwód zawodnika w niebieskim trykocie, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Żuchowa standardowo zielono-żółto. Może zaraz o tym sytuacja. Nie, jednak wysoko ponad bramką przeniesiona piłka. Wracając do mojej myśli, Żuchowa standardowo zielony strój, żółte getry. Dąbrowa dzisiaj na granatowo. Mają tam dwa metry kolejne gościa, widzę.
Chudoba, dobry przerzut na lewą stronę, ma tu więcej miejsca Orłowski. Orłowski, dośrodkowanie, Słomski, zobaczmy uderzenie, trafia jednak piłka w obrońcę. Nie zagroził, nie mógł tym zagrozić, a teraz bardzo dobre zachowanie kapitana Dąbrowy Tarnowskiej. Kozicki nabił swojego rywala i to Dąbrowianie będą wznawiać się wyrzutem z autu. Sak. Bogacz, Krystian. Widzę, że mamy dwóch bogaczy aktualnie na boisku. Właśnie on teraz przy piłce. I Bogacz, tylko tym razem ten z Żuchowej stracił jednak futbolówkę na rzecz rywala. Cór, faulowany. Tak jak już mówiłem, dzisiaj również kilka innych spotkań ma miejsce. Lux Radłowia Radów z Gosławią Gosławice. Zaraz sobie tutaj odpalimy moje statystyki, ale zaraz o tym. Zobaczmy, Dąbrowa, dośrodkowanie. Dobra piłka, uderzenie i Lisak tylko śledził wzrokiem, gdzie ta piłka wędruje. Kolejna dobra sytuacja stworzona przez gospodarzy. A wracając do mojej myśli, Lux Krzyszów z LKS Szynwałdem o 15 również zaczął spotkanie. KS Nowa Jastrząbka również z Ikarem od Poryszów dzisiaj rozegra mecz, z tym, że o 19 w Lisiej Górze miałem być na tym spotkaniu, no ale niestety nie uda się to. Tuchowia Tuchów z Łęgiem Tarnowskim, o którym już wspominałem, ten mecz rozpoczął się 14:30, oraz LKS Ładna z Koszycami Wielkimi, to spotkanie jutro w Ładnej o godzinie 15:30. No i oczywiście ten mecz, o którym już mówiłem, wielkie zaskoczenie, niespodzianka. Polan Żabno przed własną publicznością podejmował potencjalnego spadkowicza Lux Zalipie, który aktualnie na swoim koncie zgromadził zaledwie 6 punktów po rundzie jesiennej. Ostatnie spotkanie, jakie rozegrali jesienią z Luxem z Krzyszów, to było ich pierwsze zwycięstwo w całej jesiennej batalii. 3 remisy, 1 zwycięstwo, no i dzisiaj, tak jak już powiedziałem, niespodziewanie pokonali na wyjeździe lidera, wicelidera, przepraszam, Polan Żabno, ex aequo z Łęgowią, a więc wicelidera 2-1. No myślę, że będziemy jeszcze rozmawiać o tym meczu przy okazji spotkania z Krzyśkiem Lechowiczem, dzięki któremu mieliście okazję oglądać ten mecz na YouTubie również. To spotkanie było transmitowane, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam, odsyłam na oficjalny kanał Polanu Żabno, tam zapis tego live'a. Tymczasem Żuchowa, walczy Jabłoński, doświadczony, jeden chyba z bardziej doświadczonych w zespole z Żuchowej na boisku, Krzysiek Jabłoński. Mylę się? Nie. Chyba nie. Nie mylę się. Jak się najstarszy. A my będziemy oglądać pierwszy rzut rożny dla zespołu przyjezdnego. Zobaczmy. W narożniku chyba właśnie Jabłoński. Tak, dokładnie. Dośrodkowanie. Przewracany jeden z zawodników z Żuchowej. Jeszcze Krakowski. Krakowski. Próba wstrzelenia piłki. Nie wiem, czy był to dobry pomysł. Teraz mają okazję na kontrę. Zawodnicy z Dąbrowy. Leży cały czas w polu karnym zawodnik z Żuchowej. Dopiero teraz sędzia używa gwizdka. Po przewinieniu KSR-u. A w 16 Przemka Dynaka. Leży jeden z zawodników z Żuchowej.
No nie wiem, co tam się stało. Wy na YouTubie macie możliwość odwinięcia, sprawdzenia, więc możecie dać znać, czy był tam jakiś kontakt, jakiś faul. A my na boisku zawodnika z numerem 6 w koszulce z numerem 6, a ja tutaj na liście tego nie widzę, więc nie mam pojęcia, któż to taki. Poproszę info na czacie. Tymczasem Żuchowa laga, przechodzi ta piłka, zobaczmy, pędzi zawodnik z Żuchowej. Do piłki nie dojdzie jeszcze, do pomocy ruszył jego kolega, piłka ostatecznie opuszcza boisko. I Orłowski na waszych ekranach. Bogacz. Presowany przez dwóch zawodników, ten pojedynek przegrywa i zobaczmy, Dąbrowa przed szansą, pędzi Kozicki, uderzenie, ale to uderzenie pozostawia wiele do życzenia. Czy to uderzenie zasłużyło na powtórkę, panie Michale? Wydaje mi się, że nie. A mi wydaje się... Ale to jak powiedziałem, pozostawia wiele do życzenia. Dobra akcja, brakło wykończenia. Tak jest. Brakło tak jeszcze 2 metrów chyba bliżej bramki, żeby móc bardziej zagrozić Lisakowi. Kocik. Dalekie wybicie, ściga się tutaj Chudoba. Błąd, zobaczmy, Chudoba. Już bliżej bramki Dąbrowy. Odbudowali jednak obrońcy. I w odpowiedzi Dąbrowianie z numerem 6. No, no nie mam tego zawodnika na liście, nawet rezerwowy. Poproszę o informację, któż to taki? Baut. Orłowski. Właśnie do Bałuta, piłka zwrotna. Ścigają się tutaj z Siódemką, Sak oraz Bałut. Teraz dobre zagranie, zobaczmy, Słomski przed szansą, Słomski! I gol, 1-0, Słomski wyprowadza KS w 17 minucie. Kapitalna akcja przeprowadzona przez gospodarzy, Boże, gości, Żuchowa tutaj. Bardzo ładnie zagrali, na jeden kontakt, bez zastanowienia. No i odblokował się w końcu Słomski, wpisując się jako pierwszy na listę strzelców. Przemysław i po tej akcji to Żuchowianie obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Wulka TV, Krzyszów 2-1 Szynwałd. No proszę, a więc dostajemy powolutku tutaj wyniki na czacie. Leży jeden zawodnik z Żuchowej, teraz Kocik wybija piłkę na aut. No troszeczkę tutaj przespałem, bo mogliśmy sobie przygotować jakiś mini challenge na poprawne wytypowanie wyniku. Coś mogliśmy tutaj rzucić, jakąś nagrodę, jakiś kubeczek, ale mam dobrą informację, proszę? Smyczkę? Smyczkę jak dlaczego nie, ale mam dobrą informację, bo za tydzień, 30 marca, jeżeli nic się nie zmieni, a prawdopodobnie nie,
30 marca, Wielka Sobota, tuż przed świętami, transmisja 15 kolejki Łęgowia, Łęk Tarnowski. U siebie będzie podejmować Radłowie Radłów i myślę, że na ten mecz zrobimy sobie tutaj mały challenge. Tymczasem Bałut powalczył tutaj i odzyskał piłkę. Krakowski pędzi, dobra sytuacja, ale to zagranie niedokładne. Mogli być w dobrej sytuacji Żuchowianie. Chorągiewka jednak w górze. A ja dokończę swoją myśl, tak jak już mówiłem, za tydzień transmisja 15 kolejki na 99%, jeżeli tylko też pogoda pozwoli. I tam zrobimy sobie mały challenge do zgarnięcia. Będą trzy kubeczki od Lux Radłowi Radłów. Niespodzianka, te kubki miały być do zgarnięcia już jakiś czas temu. Ta nagroda do mnie dotarła z opóźnieniem, ale zobaczmy, Jabłoński, kolejne dobre zagranie do Słomskiego. Wbiega tam Krakowski, a ten jednak piłki nie dostał. No jak rasowa dziewiątka chciał się zachować teraz Rafał Słomski, ale ten strzał, podobnie jak Kozickiego, daleko od bramki. Kończąc, trzy kubeczki od Radłowi dotarły późno, ale dotarły. I myślę, że zrobimy sobie challenge, kto pierwszy, ten lepszy, na wytypowanie poprawnego wyniku właśnie Łęgu z Radłowią Radłów. Także zapraszam wszystkich oczywiście na socjalki. Żeby być na bieżąco, nie będzie żadnego losowania, będzie kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że początkiem przyszłego tygodnia taki challenge sobie ogłosimy. Chudoba. Gębala. Bałut dziabnął, zdołał dziabnąć jeszcze tę piłkę. Bogacz. Krawiec. Próbują teraz wciągnąć na własną połowę rywala zawodnicy z Żuchowej. To wszystko jednak kończy się stratą. Przejęcie Jabłońskiego. Podniósł głowę, rozejrzał się. Dostrzegł tutaj, że lewą stroną pędzi Bogacz. Piłka jednak zagrana do Słomskiego. Gębala, dośrodkowanie. Skakał Chudoba. Jest mniej? Sam! Niedokładnie. Faulował Bogacz, aż widziałem, ochraniacz chyba poleciał. Tak jak już mówiłem, ale mikrofon był chyba wyłączony. Ostatnie spotkanie tych drużyn w sierpniu zeszłego roku zakończyło się wynikiem 2-0 na korzyść Dąbrowy Tarnowskiej. Bramki w tamtym spotkaniu padały tylko w drugiej połowie. W 47 na listę wpisał się Sendori w doliczonym czasie gry Maziarz Adrian, którego, jeżeli dobrze pamiętam, w Dąbrowie Tarnowskiej już nie będziemy oglądać. Jeżeli dobrze pamiętam, nic nie przekręciłem, sprawdzałem sobie tutaj profil Dąbrowy Tarnowskiej. Mieliśmy małe transfery. Ketrompi, twój komentarz został wyciszony. Czat uznał, że jest za wulgarny niestety. Krawiec, wysoko, no, wyszło nam słońce za chmur, delikatnie utrudnia nam poruszanie kamerą. I odzyskują piłkę przyjezdni. Dobre rozrzucenie, przytomne na prawą stronę. Przepuścił piłkę Słomski. Ale to wszystko kończy się stratą. Bogacz.
mądrze teraz chciał chyba uspokoić tutaj grę, zagrał do kolegi z bloku defensywnego. Zaangażujemy może za chwilkę pana Michała, jak oceni mecz reprezentacji Polski. Ostatni, nie albo nie, jak mogłeś nie oglądać? W pracy? No ja nie, niestety czeka prawdopodobnie praca teraz, jak będzie finał z Walią. Mam nadzieję, że uda się gdzieś kątem oka jednak coś podejrzeć. U ciebie nie będzie problemu. A nie mów hop! Zmierzają piłkarze w szesnastkę, będziemy mieć rzut rożny. A co do meczu reprezentacji po tych miesiącach marazmu, w końcu jakieś światełko w tunelu się pojawiło? Tak, no pomijając tutaj fakt, że rywal nie był z górnej półki, to gra wyglądała naprawdę obiecująco. Tymczasem Dąbrowa, dośrodkowanie, nie wiem czy używał, czy zmuszony był do interwencji Lisak, chyba nie, chyba ta piłka przeniesiona przez dośrodkowującego nad poprzeczką, taka też jest decyzja sędziego, którego nazwiska nie zapisałem. Mam zapisane chyba pan Gwóźdź. Zaraz wam dokładnie powiem. Już patrzę. Arkadiusz Gwóźdź. Tak jest, dobrze pamiętam. Kolejny atak Dąbrowy Tarnowskiej, kolejny stały fragment gry w postaci rzutu rożnego. Zobaczymy, będą tutaj na pewno starać się odrobić tę jedną bramkową stratę gospodarze jeszcze przed przerwą. ...26 minut gry za nami. To środkowanie. Tym razem niedokładne. Kto przejmie tę piłkę? Bliski był Orłowski. Gębala. Właśnie Orłowski przy piłce poradził sobie z przeciwnikiem. Już tutaj ruch Słomskiego pokazywał, gdzie chciałby otrzymać tę piłkę. Ale na podanie się nie doczekał. Przy piłce Cór. Poczekał na kolegów. Kotwa. Przepraszam, Bogacz. Prawą stroną Dąbrowa, kolejne dośrodkowanie. Przypomina mi się pewien komentarz z Twittera. Dotyczył on wtedy reprezentacji Polski, ale myślę, że tutaj też się nasz nada. No, mamy kibica pod sobą. Mam nadzieję, że też go słyszycie. A wracając do tego, co mówiłem, no Dąbrowa ma dużo dośrodkowań, to plus. Niestety niedokładnych, to na pewno minus. Łukasz Kaczko, Ociupek na trybunie jest, tak, mamy go tutaj tuż obok siebie, dosłownie półtora metra. Szybka interwencja ochrony. Bardzo podoba mi się. Dosłownie i kulturka ma być. Tak jest. Słomski wzrost teraz mu pomógł. Krakowski prosto próba prostopadłego zagrania, ale zbyt słabo. Bardzo pomogło to w interwencji defensywie Dąbrowi. Ale na razie ta gra polega na głównie przeszkadzaniu w postaci wybijania tej piłki spod nóg Żuchowian. Jabłoński. Gębala. Pokaż go w przerwie. Łukasz Kaczko domaga się, żeby pokazać tutaj kibica w przerwie. Zobaczymy, jak jeszcze będzie na nogach w stanie
ustać, to może go pokażemy. No, chociaż nie będziemy promować patologii. Próbujmy tylko dobre tutaj zachowania. Jest kulturalnie. Piękna pogoda, słuchajcie, cieplutko. Bardzo przyjemnie. Bogacz Jakub próbuje tutaj zdobyć kilka metrów, ale nie spodziewał się za swoich pleców chudoby. Faulowany Orłowski i będziemy mieć chyba pierwszą indywidualną karę w tym spotkaniu. Tak jest? Z numerem 3. Pomoc będzie. Indywidualnie ukarany Jakub Kotwa. Kotwa, nie, przepraszam, źle powiedziałem. Bogacz. Bogacz Krystian z numerem 3, a więc pierwsza kartka w tym meczu i wzywana na boisko pomoc. A jak mamy przerwę, to ci, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, możemy sobie tutaj... Jak najbardziej zasłużona. Mówiłem już o ostatnim pojedynku obydwu zespołów, więc warto też wspomnieć o ostatnim meczu przed własną publicznością Dąbrowy, gdy przyjechała tutaj ostatni raz Żuchowa. Miało to miejsce w 2022 roku. Wtedy też to goście pokonali Dąbrowie 1-2. Na listę strzelców wpisał się Słomski oraz Krakowski, więc na razie podobnie się to wszystko zaczyna. Słomski jako pierwszy trafił do bramki rywala, a w tamtym spotkaniu nie brakowało emocji. Były żółte kartki, były czerwone. Ostatnie 5 pojedynków. No ja jestem dzisiaj statystycznie przygotowany, a ostatnie 5 pojedynków, jeszcze tylko to powiem, już kończę, obiecuję. Ostatnie 5 pojedynków na korzyść gospodarzy. 2 remisy, 2 razy Dąbrowa i raz Żuchowa. Tak wygląda ostatnie 5 starć tych obydwu zespołów. Zaszło nam teraz słońce za chmurę, aż przyjemnie, tak oczy troszkę, aż odpoczną. Mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej śledzić piłkę kamerą. Bo wiem, nie krzyczcie kilka razy. Wiem, że przeoczyłem. Orłowski po linii. Chudoba. Sprytne zachowanie. Aut dla Żuchowej. Z autu Orłowski. Słomski poradził sobie z rywalem. Dobrze bita była ta piłka, ale zabrakło osoby, która mogłaby zamknąć tę akcję. Gębala faulowany. Nie wiem, czy to też nie będzie żółta kartka. No nie wiem, mocne wejście. Wydawało mi się, że sędzia miał w ręce kartonik. Wydawało mi się. No, z tej perspektywy było dość mocne wejście. Tym razem jednak się upiekło. Jabłoński, już widzę, że będzie tę piłkę dorzucał w pole karne Dynaka. Zobaczmy, Krzysztof Jabłoński, centra. Ekwilibrystycznie Chudoba. Bałut, przepraszam. Jak byś opisał to podanie, uderzenie? Podanie, no, strzał. Ćwierćskorpion. Bardzo odważna próba. Odważna. Ale do odważnych świat należy, trzeba próbować. Bardzo dużo wiara. Dąbrowa. Nie chciał ryzykować kocik, wybija piłkę na aut. Jedziemy!
Dąbrowa. Dobre rozrzucenie gry. Przy piłce Bogacz. Dobrze podłączył się pod to wszystko Cór. Ale na posterunku Bogacz Żuchowej. Muszę chyba zacząć używać imion. Filip Bogacz. Filip Bogacz to ten, który reprezentuje żółto-zielonych. Z kolei Krystian w barwach Dąbrowy. W granatowym trykocie. I to właśnie oni teraz przy piłce. Lewy sektor boiska. Zapowiada się nam kolejna wrzutka. Zamarkował to jednak Dąbrowianin i będziemy mieć kolejny rzut rożny. Nie, tym razem sędzia wskazuje, że od własnej bramki będzie zaczynał Lisak. Podajcie! 19:20 pisze na czacie. Może jakiś wywiad z jego mościem w przerwie? Nie wiem, czy... Nie. Nie, po prostu nie. Myślę, że wystarczy. Wystarczy, co tutaj prezentuje. Dokładnie tak. Sama jego obecność tutaj. Tak jest. Podajcie do nich! Podajcie! Na razie zawodnicy głusi na prośby kibica. Ale nie można im odmówić tego, że cały czas próbują. Oni przy piłce, teraz strata. Chciał z pierwszej grać Bogacz. Zagranie zablokowane i rusza Dąbrowa. Więcej miejsca w środku pola. Zobaczmy. Uderzenie z dystansu, no ale do bramki dobre 40 metrów. Dość ambitnie. Zawodnik, który podejmował tę próbę właśnie na waszych ekranach. Z numerem 6. Dalej nie dowiedziałem się, kto to jest. Czy ktoś mi powie? Tak się bawi! Tak się bawi! Dąbrowio! Krawiec. No widać, że wymazali już z pamięci spotkanie, które miało miejsce 2 tygodnie temu. Z Ciężkowianką Ciężkowice w ramach Pucharu Polski. Zawodnicy KSR-u, przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, tamten mecz z grającą w A-klasie Ciężkowianką, Ciężkowianką, o, udało się, dziękuję, zakończył się wygraną właśnie gospodarzy z A-klasy 1-0. Nie brakowało emocji w tamtym meczu, 3 czerwone kartki i wydawało się, że tego spotkania nic nie przebije, ale następnego dnia swój mecz rozgrywała Tarnowia Tarnów, piątoligowiec z KS Koszyce Wielkie. Teraz zagrożenie pod bramką Dynaka, zagadałem się. Ogólnie jestem spokojnym człowiekiem, ale są takie sytuacje, gdzie się odpalam, nie wiem, czy wiesz. Nawet bez alkoholu. A wysoko tutaj nie jest. Więc dopóki tutaj wycieczek personalnych nie będzie, to też będę spokojny. Słomski. Słomski, ale jest aż granatowo przed szesnastką Dąbrowi. Faul. Wznawiają gospodarze. Kończąc moją myśl, 3 czerwone kartki w Ciężkowicach i wydawało się, że nic tego nie przebije, a następnego dnia Tarnowia Tarnów z Koszycami Wielkimi i tam w sumie kibice mogli oglądać tych kartek 15, z czego 11 żółtych, 4 czerwone. 4 albo 5 czerwonych, ja już nawet chyba nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, możecie mnie poprawić. 4 czerwone chyba były dla Tarnowi Tarnów, tak. W Żuchowej było 3, a w Tarnowie było 4, dlatego też śmiałem się, a jedna właśnie dla Koszyc. Więc no tam też było grubo. W 7 kończył to spotkanie piątoligowiec i na ich nieszczęście ulegli. Z autu Orłowski. Wracamy do spotkania. Jabłoński. Raz jeszcze Mateusz Orłowski. Panowie, jedziemy z nimi! Zablokowany. Piłka w kierunku Krakowskiego. No
No ciekawe spotkanie, myślę, że dla kibiców, których dość sporo zgromadziło się tutaj na stadionie, pomimo prowadzenia przyjezdnych, nie ustają w atakach gospodarze, choć teraz strata, zobaczmy jak to się zakończy. Słomski, dopada do niego rywal, cały czas Słomski utrzymał się przy piłce, odgrywa tę piłkę, ale troszeczkę za plecy jest jeszcze Andrzej Krakowski. Ten jednak z rywalem już sobie nie poradził, zdążyli wrócić do obrony zawodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i teraz oni w natarciu. Ma tutaj dużo więcej miejsca Bogacz Krystian. Jest już do pomocy również kapitan Kozicki. No, dziwne to zagranie Kozickiego. Myślę, że tutaj miał więcej wariantów rozegrania tej piłki. Zdecydował się niepotrzebnie w mojej ocenie podnosić ją, co ułatwiło przerwanie tej akcji przez Żuchową. Kolejna interwencja ochrony. Z tego co widzę tutaj z mojego stanowiska, Chudoba na kontakt ze Słomskim, ale niedokładnie. Trochę chaotyczny mecz się zrobił. Tak. Wcześniej jakoś to lepiej wyglądało. Ale jak człowiek się dobrze bawi, to czas leci. 40 minut gry już za nami. Nawet nie wiem, kiedy to tak naprawdę przeleciało. Brakowało tych piłkarskich emocji. 4 miesiące przerwy tak naprawdę od transmisji, od grania w lidze okręgowej, grania w niższych ligach. Także wszyscy już byli tutaj głodni, spragnieni tego futbolu. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani tym, co możecie na razie oglądać. Chudoba, dobre zgranie do Orłowskiego. Orłowski poradził sobie z rywalem. Zobaczmy zagrożenie pod bramką Dynaka. Dośrodkowanie na 5 metr, ale zbyt słabe. Bez problemu radzą sobie z tym obrońcy. Nie na długo. Jeszcze Jabol. Jeszcze Jabłoński z dystansu. Piłka w rękach Dynaka. No też ze 40 metrów, myślę, dobrych tutaj mieliśmy do bramki. Więc nie mógł tym uderzeniem na pewno zaskoczyć. Ale do statystyk wpiszemy. Zobaczę, co tam na czacie, bo dawno, dawno nie zerkałem. Ale tych wiadomości nie przybywa. Dzisiaj jesteście mniej aktywni. To nic, rozruszamy się w drugiej połowie. Gębala. Bartosz Zwąsacz, Chudoba do wywiadu po meczu. No tak jak już mówiłem, nie wiem, czy będą te wywiady, bo będę raczej szybciutko pakował się i uciekał do pracy. Więc może na 5 minutek, może. Zobaczymy. Dwa szybkie wywiady, no, może jeden. Oby igła bez czerwonej. Igła, jak mnie mam, to zawodnik z żółtą kartką. Jabłoński poradził sobie z dwójką rywali na plecach. Faulowany Słomski. I będziemy mieć dobrą sytuację dla Żuchowej. Dobre miejsce na oddanie strzału. Zobaczymy, kto do tej piłki podejdzie. Myślę, że tutaj Krawiec. Tak, już nie wiem, czy ty to zauważyłeś. Chłopaki tutaj grali w marynarzyka. Orłowski z Przemkiem Krawcem. Także chyba znamy osobę, która będzie uderzała. Nie, jednak Jabol nie oddał tej piłki. Jednak tak. Stary wyjadacz nie przepuści okazji, by móc tutaj spróbować zaskoczyć Przemka Dynaka. Około 20, ponad 20 metrów do bramki. Zobaczmy. Krzysztof Jabłoński. Jabłoński! Łapie piłkę Dynak. Taki średni strzał. 3 na 10. Krystian Bogacz. Po raz kolejny tutaj po linii próbowali grać zawodnicy z Dąbrowy. Zastawił się Słomski. Otworzył tym, zrobił tym miejsce dla Bogacza. Bogacz zablokowany. Ale to dobrze, że młody zawodnik próbuje tutaj swoich sił, próbuje dryblować
przykład mamy chociażby w reprezentacji Zalewski. Kapitalny występ tego młodego zawodnika. W barwach biało-czerwonych w ostatnim meczu, tak jak już mówiłem, no rywal nie był górnolotny, niemniej jednak z bardzo dobrej strony pokazał się. Nie z takimi już straciliśmy punkty. I bramki. No ja słyszałem bardzo fajny komentarz odnośnie tego spotkania, więc może trochę plagiatem poleci, ale ten mecz to taka trochę kartkówka, kiedy nauczyciel mówi wyciągać karteczki i wychodzi z sali na przysłowiową faję. Trochę tak było, trochę trzeba przyznać, że trochę to spotkanie tak wyglądało, jeszcze w 10. Grali ten mecz Estończycy od 20 bodajże minuty. No nie mogło być inaczej, no ale prawdziwy sprawdzian, a nie kartkówka, czeka naszych chłopaków już we wtorek. Finał baraży. Ci, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą, zagramy przeciwko Walii. I miejmy nadzieję, że jakkolwiek to brzmi, uda się zwyciężyć. I faktycznie awansujemy na to Euro, by w czerwcu zasiąść przed telewizorami i móc cieszyć się, że po raz kolejny Polska zagra na dużym turnieju, na dużej imprezie. ...45 minut gry już za nami i punktualnie arbiter kończy pierwszą część spotkania. Do przerwy Dąbrowa Dąbrowa-Tarnowska przegrywa na własnym terenie 1-0 po bramce w 17 minucie. Bramka autorstwa Rafała Słomskiego. Panowie, jak się nazywa bramkarz Słuchowej? Lisak, Łukasz Lisak. To z tego kiedyś był programem? Nie wiem. Cały czas jest. Cały czas jest chyba bramkarzem, trenerem bramkarzy. Chyba, na tej zasadzie. Nie chcę się wygłupić. Zawodnicy, tak jak widzicie, powolutku zmierzają do szatni, a mnie niepokoi co innego. Wiatr się zmaga. Niepokoją mnie te chmury. O właśnie te, które teraz na waszych ekranach. Nie wygląda to obiecująco. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli nam tutaj dokończyć tę transmisję. A ja mam drugą kamerę. Zobaczymy, czy uda mi się ją tutaj podpiąć. Miała być tutaj na nas. Ale będzie tylko na mnie, panie Michale. Czy nie? Może zmieszczę w kadrze. Może się zmieścisz w kadrze? Nie, niepokoją mnie te chmury. Niepokoją mnie te chmury. 98 osób w tym momencie z nami cały czas tutaj jest na żywo. Ona chyba i tak nie funkcjonuje, ale to nic. My sobie zejdziemy tutaj na przerwę. Odpalimy sobie zaraz tutaj czat. Przypominam o donejcikach, gdyby ktoś chciał tutaj wesprzeć Trybuna TV, link oczywiście description macie w opisie. Link do donate'ów, które oczywiście wyświetlą się też na ekranie. Gdyby ktoś tutaj miał ochotę kogoś pozdrowić, jak najbardziej zapraszam. Raz jeszcze powtórzę, link macie w opisie. Nic się tutaj nie zmieniło, dalej zbieramy, dalej katuję. Słuchajcie, na tego Black Magica. Raty same się nie spłacą. Niepokojące są te chmury. Nie mam tutaj totalnie nic. Ewentualnie założę na siebie bluzę, a sprzęt będziemy przykrywać kurteczką. Bo w przypadku deszczu, no, będzie szybka ewakuacja. Chyba, że teraz jeszcze coś podziałamy z parasolem. A tu i tak nic nie wskuramy. Znaczy, ja mam taki duży parasol 3-metrowy. I tu go rozłożymy. Kurczę, no nie wiem. Niepokojąco to wygląda. No lepiej może teraz pobiegać i to rozłożyć, niż później. W przypadku, tak jak powiedziałem, opadu, transmisja będzie szybko kończona.
dla tych, którzy oglądają transmisję na telewizorku, a chcieliby zobaczyć, co dzieje się na czacie, proszę bardzo, czat dla Was już jest dostępny. Jest już dostępny na ekranie. Ja przygotuję się już na drugą połowę. O, jest i druga kamera. Teraz możecie zobaczyć za nami, jakie tutaj chmury są. Monty, możesz się też przywitać. Tą kamerę na pewno sobie jakoś inaczej musimy umiejscowić. Chciałbym, ale nie mam tutaj za bardzo jak. Jesteśmy prześwietleni właśnie przez bardzo jasne tło. O, może teraz. Tak, tutaj teraz sobie stoimy. Ryzykujemy i nie będziemy tutaj rozkładać parasola. Hop, tak żebyście też mogli zobaczyć, jak to wygląda. Nie wygląda, bo niebo nam tutaj robi taką specyficzne tło, zbyt jasne i prześwietlone, ale fajnie wygląda. Tutaj poprawimy sobie jeszcze troszeczkę. I nadrabiamy czat, bo widzę, że tych wiadomości teraz dopiero się pojawiło, czyli wywołałem wilka z lasu. Proszę, wywiad z Dawid Lizak. Wy na dachu stoicie, pyta Łukasz. Nie, jesteśmy tutaj na budce z biletami. Pod nami znajduje się budka, w której możecie zakupić sobie bilet, gdybyście chcieli tutaj przyjść na spotkanie. Więc bezpiecznie, niebezpiecznie. Dla nas bezpiecznie, uważamy, staramy się, żeby nie spaść i jest, myślę, fajna perspektywa właśnie stąd, dzięki temu macie tutaj rzut kamery na centralny, prawie że na środku boiska. Ze szóstką Białas gra. On przyszedł z Kabel Kraków. O, proszę. Powiem Wam tak, że zaraz lunie. Sprawdzę jeszcze pogodę na telefonie. Co powie mi mój telefon? Chyba, że były jakieś donaty. A ja to przeoczyłem. To proszę na mnie nie krzyczcie. Ale tutaj nie było żadnego dźwięku powiadomienia. Powiem Wam tak, że zaraz lunie. No kurczę, Łukasz, proszę Cię, nie strasz nas. No, te chmury są niepokojące, ale może wiatr rozgoni. Może przejdzie bokiem. Ja się boję tego, że tutaj jak rozłożymy parasol, to nam go po prostu wiatr porwie. Może tego nie widać, ale naprawdę tutaj dmucha. Dajcie znać, jak właśnie wyniki z innych spotkań, czy macie już informacje. Jeżeli tak, podzielcie się tutaj z nami na żywo. Nie było żadnych donate'ów. Proszę bardzo, zostałem wprowadzony w błąd w takim razie. Ale to nic. To nic, słuchajcie. Ewa Sztefen, witam serdecznie, witam, pozdrawiam. Brawo Zięciu, jeszcze jeden. Mamy wsparcie dla Rafała Słomskiego. Do środka tutaj na pewno nie wpadniemy. Wydaje się to naprawdę dość solidną konstrukcją, tym bardziej, że stoimy tutaj we dwóch i trzyma się to nieźle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie teraz je zadawać. To jest czas właśnie, czas pytań, a my w przerwie może sobie tutaj przypomnimy jeszcze raz składy. No, początek dość niemrawy. Specjalnie tutaj pojawiłem się znacznie wcześniej. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale byłem półtorej godziny przed rozpoczęciem. Nikogo tutaj nie było, był chyba tylko gospodarz obiektu, który do mnie tak naprawdę wyszedł. Żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik i żeby nie było takiej sytuacji, jaka miała miejsce. Ale jest to dla mnie zaskakujące. Nie wiem dlaczego właśnie po wpadce ostatniej w Ciężkowicach, po aktualizacji, która nam wyskoczyła, sprawdzałem wszystko w domu jeszcze wczoraj wieczorem i wszystko hulało, a po dotarciu na miejsce niestety coś znów nie chciała nam się połączyć druga kamera. Nie wiem, z czego totalnie to wynika.
ale tak, tak to wygląda, że wszystko rozpinam, składam i może faktycznie w transporcie coś się tam rusza, nie wiem. Czy chciałbyś jakąś wodę? Ponawiam pytanie. Nie. W razie czego mam w samochodzie... Nie, jakbym potrzebował, to bym poprosił. Dobrze. Znamy się już na tyle. Polan Zalipie 2.1, tak? Wiemy. DJ Ramixit. Nie wiem. Ale z angielskiego to dobry jestem. Ramixit, jakbym mnie nie czytał. Wiemy, ten wynik już tutaj był podawany. Właśnie na początku, jadąc tutaj właśnie na to spotkanie, na tę transmisję, Nie mogę powiedzieć, że oglądałem w samochodzie. Słuchałem w samochodzie. Właśnie na bieżąco, co tam się działo. Oczywiście pozdrawiam Krzyśka Lechowicza. Dzięki niemu w głównej mierze te transmisje mają miejsce właśnie w Żabnie. Także cieplutko go pozdrawiamy. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem, jeżeli nas słuchasz. A może za tydzień, Będę jeszcze tutaj dzwonił, pytał, bo być może... Jeżeli tak powiedziałem, pogoda pozwoli, widzimy się w Wielką Sobotę w Łęgu Tarnowskim, gdzie lider, prawdopodobnie lider, bo nie wiemy jaki wynik spotkania Tuchowia-Tuchów właśnie z Łęgiem. A tutaj kibiców pokazujesz, to przepraszam Cię teraz dopiero, bo ja tutaj miałem kamerę ustawioną jedną główną, więc teraz możesz, to jest czas dla Ciebie, możesz pokazać kibiców, przybliżyć jeszcze troszeczkę bardziej. Pokazać piękną trybunę w Dąbrowie Tarnowskiej, ci, którzy nie znają tego obiektu. Bardzo fajnie tutaj wszystko wygląda, bardzo fajnie przygotowana płyta. Miałem okazję się tutaj właśnie przed spotkaniem po niej przejść. Klasa. Trochę trybuny nie oddają liczby kibiców, no bo kibiców jest dużo tutaj przy siatce. Tak, tutaj przy nas, pod nami. Jeszcze pochwalą. O, kibic, o którego pytaliście, był tutaj, ale widzę, że się zawinął. Albo ochrona go zawinęła. To są dwie możliwości tak naprawdę. Także no niestety muszę kogoś, ktoś tutaj prosił o wywiad z tym panem, ale niestety muszę rozczarować. Chyba do tego nie dojdzie. A cóż to dziś bez byczka? Dzisiaj bieda edition, dzisiaj jedziemy... Nie mogę, bo nie wiem, czy to nie jest... Lokowanie produktu. Czy to jest lokowanie, dlatego... Chyba jest lokowaniem produktu, więc dzisiaj bez byczka, bo wczoraj? Wczoraj był piątek? Tak. Wczoraj jak przysadziłem takiego 335 ml, to aż się sam trochę wystraszyłem. Nie, bo ja ogólnie nie pijam takich energetyków i tego typu podobnych rzeczy. Naprawdę bardzo rzadko mi się to zdarza, tylko jak już naprawdę jest potrzeba coś się podładować, ale ten 335 to jest za dużo, nie polecam nikomu. Nie pijcie tego. Sędziowie już widzę, wracają na murawę, a więc przenosimy się na kamerę główną. Czy ja dostałem właśnie jakąś kroplą deszczu? Tak, ja też. Kurczę, no dobra, może się uda. Może się uda, miejmy nadzieję. Przed nami drugie 45 minut spotkania pomiędzy Dąbrowią Dąbrowa Tarnowska a klubem sportowym Żuchowa. Przypominam, od 17 minuty to goście prowadzą 1-0 po bramce Słomskiego Rafała. Zawodnicy na miejscach, sędziowie również. No czekamy panie główny arbitrze, oby przed deszczem. Nie zapytałem przed początkiem tego meczu, jak tutaj typujecie, jaki wynik obstawiacie. Także nie będziemy mieli jak tego zweryfikować po ostatnim gwizdku. Rozpoczęliśmy drugie 45 minut w Dąbrowie Tarnowskiej. Łukasz Kaczko, RTS. Kozicki w pojedynku z Kocikiem. Wrócił do pomocy Bałut. Robi się coraz ciemniej. Słuchajcie, robi się coraz ciemniej tutaj. Coraz zimniej. Nad płytą.
coraz deszczowiej. Panie Michale, przejmujesz drugą kamerę. Nie ma problemu. Bo ja się muszę ubrać, a kurtkę zarzucimy na sprzęt w razie czego. No, no jest grubo. Mogłem cię nie słuchać. Nie podoba mi się ta. A zwiałoby, zwiałoby parasol i pociągnąłoby cały sprzęt. Sprzęt to jest lipa. Nie zwiałoby nam parasola. Dobra, tutaj będzie teraz szybka akcja. Teraz ty będziesz komentował, ty będziesz kamerował, a ja... Nie ma problemu. O, lecę w parasol, nic nie wymyślimy innego. Chyba. No, lepiej teraz niż jak się rozpada. Niepokojące są te chmury. Czy jeszcze ryzykujemy? Krótką chwilę. Krótką chwilę. No mam mieszane uczucia. No kur, z jednej strony... Nie chciałbym, żeby to wszystko nam się zalało, a z drugiej... I tak jest wiatr i tego się obawiam. Dąbrowa, dobre teraz zagranie na wolne pole, ale jest tam kocik, który radzi sobie z rywalem. Dobry powrót. Nie wiem co robić, po prostu nie wiem co robić. Chyba lepiej, żebyś poszedł. Rozkładamy, nie? Dobra, no to ja zostawiam ciebie, możesz tutaj coś mówić do... Gdybyś chciał, gdybyś nie chciał, to nie musisz. Ale ja i tak cię tutaj będę potrzebował, wiesz? Będę ci to musiał podać wszystko, bo tutaj będzie... Gruba sprawa się działa za chwilę. Uwaga, Łąti. Uważam. A tutaj jest taka runda. Syk. Musisz się troszeczkę odsunąć. Czekaj sekundę, bo tu akcja idzie. Okay. Pewnie skrzydłem, poczekaj. Ja już. O, okej. Okay. Chłopie. Popatrz, co się tu wyprawia. Tak, jeszcze są świat. Klasa, nie? Tylko musisz wziąć nogę. Dobra, albo ja to... na środek. Tak. O! Jesteśmy z powrotem. Zdyszałem się troszeczkę. Coś się działo? Coś mi ominęło? No, dobra akcja prawym skrzydłem, ale nie zakończona bramką. No i fajna akcja zaraz jak szedłeś.
Ale o kim mówisz? Bo mówisz o Dąbrowie. O Dąbrowie, no właśnie, czyli tutaj wskazówki trenera na pewno jakieś poleciały do zawodników. Co myślisz o takim rozwiązaniu? Bardzo dobra zawodnik. Wydaje mi się, że uchroni nas to przed deszczem. Chociaż najgorsze co może być to, że deszcz już nie spadnie, jeśli już to rozłożyłeś. Myślę, że tak może być. Ale asekuracyjnie jeszcze tutaj poprawię sobie. Poprawię laptopa. Jest. Uderzenie i gol! Tutaj się coś stało, a ja akurat przed deszczem chowam to wszystko. A Słomski w 52 minucie strzał na 2-0, ale się tutaj zadyszałem. No nawet nie wiem, kto tam asystował, co się stało, ale już sobie odpalimy powtórkę i wtedy... Sława Dynaka i od 52 minuty mamy 2-0. Przepraszam, że tak dyszę. Już wracamy tutaj. Tak, 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 tak to właśnie wymyśliłem, żeby to było jak najbardziej mobilne i tak dalej. Problemem jest to, że jesteś tutaj osłonięty. Kamera, a nie laptop. Teraz próbował swojego szczęścia Krakowski. Jeszcze piłka pod nogami Żuchowej i Jabłoński. Oddawał strzał, ale wprost w ręce bramkarza. Ja dochodzę do siebie, przepraszam, ale biegusiem, chciałem tutaj to wszystko załatwić. Zaraz tutaj przejmę kamerę, zaraz sobie tutaj naprawimy YouTube'a, bo widzę, że coś się nasz czat zlagował. Mam nadzieję, że nie jest to wina już deszczu, który spadł nam tutaj na telefon. A mogliśmy posłuchać tutaj jednego z naszych widzów, który powiedział, żeby ogarnąć to w przerwie. No widzisz, tak to się kończy. Tak to się kończy, jak się nie słucha innych. Kocik Jabłoński. Sprytnie teraz balansem ciała zmylił swojego rywala. Zagranie na wolne pole. Pędzi tam Bogacz. Ale bramkarz nie pozwoli mu na dojście do tej piłki. Zaraz nadrobię czat, zaraz nadrobimy. A cóż to dziś bez Byczka to już było na szczęście. Masz 10 zł, żeby was deszcz ominął. Jakiś donejcik tutaj był, panie Michale. No nie wiem, za chwilę będzie nadrabiać. Nic się nie dzieje. Na szczęście wyślemy wam tutaj później fotę naszego stanowiska, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale przygotowany i nauczony doświadczeniem poprzedniego sezonu zaadaptowałem sobie tutaj już parasol. Jest koło zapasowe, które ma nam tutaj to wszystko dociążać i powodować, żebyśmy tutaj stąd nie odfrunęli. Łęgowia 3-2 Tuchowia. Mamy informację na czacie od Kamila. Kamil 25, tymczasem Dąbrowianie. Centra, piłka jeszcze strącana na 5 metr. Kozicki próbował jej dopaść, jednak nieskutecznie. Tak, już przejmujemy główną kamerę. Możesz sobie odpocząć. Męczące, prawda? No nie mam jak tego inaczej, tak żeby ciebie też chroniło i laptopa, chociaż widzisz, że on jest tutaj najbardziej wysunięty, narażony. Najbardziej nieosłonięty, ale wszystko dla ciebie. Trzeba dbać o zdrowie pomocnika.
No po tym, co powiedziałeś, jak tutaj się gramoliłem z tym wszystkim, wydawać by się mogło, że ruszyła do ataku Dąbrowa Tarnowska, a tymczasem jedno dobre podanie Krawca spowodowało, że mamy 2-0, tymczasem Dąbrowianie uderzenie, ale wysoko ponad bramką nie musiał w tej sytuacji nawet interweniować Lisak. Skrzyszów 3-1 Szynwałt. No pojawiają się, spływają do nas już wyniki z pozostałych obiektów. Miło mi, że oglądacie, że dajecie nam tutaj znać te mecze równolegle. No zobaczymy, może w tym sezonie uda się tutaj odpalić dwie transmisje na platformie Trybuna TV jednocześnie. Może damy radę obskoczyć dwa mecze, ale to wszystko zależy, czy panu Michałowi będzie się chciało. Tymczasem zderzenie dwóch zawodników, sędzia jednak niewzruszony, pozwala grać tutaj dalej. To nie był przywilej korzyści. Kaczówka. Szukał tym podaniem kolegi z drużyny. Niedokładnie jednak, ale szybko piłkę odzyskują. Krawiec. Coraz ciemniej tutaj nad obiektem w Dąbrowie Tarnowskiej. Kaczówka. Wytrącony jednak z równowagi przez przeciwnika. Dobre teraz zagranie, otwiera się tutaj cała prawa strona, pędzi Krakowski, ale przytomnie wyszedł z bramki Dynak. Jeszcze uderzenie Słomskiego. Widział, że bramkarz jest daleko od swojej bramki, chciał zaskoczyć, ale nie tym razem. Panie Michale, musisz na chwilkę przejąć kamerę główną, bo ja muszę tutaj poprzesuwać to wszystko. Zalewa niestety. Zalewa laptopa, a to jest jedna z cenniejszych rzeczy w naszym setupie. Zaraz po kamerze. Zaraz po operatorze. Po operatorze? Też. Dobra sytuacja, zobacz sobie. Mówisz o sytuacji, ja tutaj... Dobra, mówiłem ci. Sytuacja to jest taka, że żeby nas nie porwało stąd, razem z tym, z tym parasolem i całym setupem. Ale zaczyna dmuchać, nie mogę trzymać kamery, muszę trzymać parasol. Musisz sobie radzić. Dobra. Musisz sobie radzić, bo... Jak mam przejąć, to ja muszę przejmować. Dzieje się grubo. Uderzenie, no kibice już też uciekają tutaj. Ja parasol trzymam. Zrywa się wiatr. Myślę, że wy też to możecie słyszeć dzięki super, hiper, ultra szybkim i dobrze działającym mikrofonom. Na razie jest ok, na razie nie jesteśmy jeszcze mokrzy. Najwyżej troszeczkę opuszczę, bo widzisz, że on jest tutaj przechylony z lewej strony. Aczkolwiek myślę, że damy radę. Ewentualnie ja teraz będę dwójeczką. To ja sięgam po listę zawodników. Walcz. Dobrze, Gębala. Przerwał ładnie zapowiadającą się akcję Dąbrowy Tarnowskiej. Już lewą stroną rozpędzają się goście. Zobaczmy, 4-3 wychodzą. Szuchowianie, dośrodkowanie, przeciągnięte jednak. Nie dotrze do niego Krakowski. Ale jeszcze raz tutaj dmuchnęło. Nie wiem, czy mam, co mam trzymać. Czy mam laptopa trzymać, czy po raz. Już tak poczułem, że tak go szarpnęło do góry. Oj, chyba będziemy się ewakuować, słuchajcie. Chyba będziemy się ewakuować całkowicie z transmisji, bo jak... Nie wiem, co robić teraz. Ale jest lipa, słuchajcie, jest lipa. Nie wiem, czy to jakaś burza idzie. Panie Michale. Dmucha, jakby tylko nie było wiatru, ten deszcz. Dobra, na razie będę dwoma rękoma trzymał parasol i zobaczymy. Jest grubo. Sprzętu nam na razie nie zalewa, chyba. Nie czuję, żeby poniwnało. No może po przedłużaczu, który jest kurde na samym dole. Ajajaj. Przesuwam to wszystko, przesuwam to maksymalnie w moją stronę. Gdyby tylko nie ten wiatr. Dobra, pospok. Gracie kres. Czy wy to słyszycie? Też chyba tutaj chapnęło, bo troszeczkę zawiało. Laptop jest suchy. Troszeczkę klapa tylko na szczęście. Parasol daje radę. Dobra decyzja. Chciałeś? Nie, no chapnęło. No nie jestem w stanie skupić się nawet na spotkaniu.
spotkanie w skrócie, żeby nas to nie zwiało. Mogli zagrać masakra. Cześć, mnie tu nie ten. Nie, ciebie nie zrzucę, po prostu nerwę ten pociągnął po prostu, trzymam ten baratów, jak tylko się da. Ile jesteś w stanie jeszcze znieść? Minuta. Trzeci raz. Nie widzę. 62. Przejaśnia się mi, Łukasz pisze. Może się przejaśnia, ale wiatr jest tragiczny. Zawodnik z dyszką schodzi. Jak masz mikrofon, to sobie przypnij, bo ciebie nie słychać. Ja tutaj staram się. Nie, takiego podpowiada. Ojej. Gdyby tylko nie wiatr, to by byłoby easy. Włączę mikrofon, bo teraz mogą się niecenzuralne słowa posypać. Jest grubo. Takiej transmisji jeszcze nie było. Nie widzę nic totalnie, co się dzieje na meczu. Obniżyłem sobie tutaj parasol maksymalnie jak się dało, żeby uniknąć przeciążeń. Bo ja myślę, że to jeszcze będą emocje, tym bardziej, że teraz tutaj pod parasolem widzę przejęcie Dąbrowy. Gębala zostawił bardzo dużo miejsca zawodnikowi z numerem 21. Nie mam listy, ponieważ jedną ręką trzymam parasol, drugą laptopa, a trzecią nogą tak naprawdę. Swoją nogą, nogami. Między nogami mam statyw. Walczymy, żeby nie spać. Dośrodkowanie Dąbrowi. Prawdziwy test parasola. Mocna siatka. Trzymaj 10 minut. Jeżeli na rynku jest ulewa, to dopiero to nas potrzeba tak naprawdę. Daj szybko dajcie. Nie ma szans, nie utrzymałbym tego.
Zgadniemy się. Może obrazu nie widać wtedy. Spokojnie. Nie, jednak nie odwołuję. Bo druga kamera jest zamontowana około 30 cm, 20 cm niżej. Ja widzę tylko wierzgający paras. W rynku się przejaśniło, już mamy info. No, oby do nas też to przejaśnienie dotarło. To tam walczy Słomski? Nie, ja nie widzę. Ja patrzę na swoim małym ekraniku tak naprawdę. Słoma. No tak to cała zasłania paradza. Będzie rożny. Dobrze, dobrze. Wstaje. No jak mówię, deszczu się nie boimy, bo parasol jest okej, okay, ale ten przeklęty wiatr. Wszyscy się schowali, widzę kibice pod altanką, a my niestety nie możemy. Jabłoński chyba będzie dośrodkowywał, nie widzę. Jabło, tak. Szansa dla Żuchowej. Ktoś przewracany. Nie mam pojęcia. Dla Dąbrowy. 120 osób może oglądać, jak tutaj walczymy. Ja wam mogę pokazać moją perspektywę. Teraz na waszych ekranach jest moja perspektywa. Totalnie teraz tutaj troszeczkę, no nie? Teraz zmienię na swoją. Już jesteście. Już możecie oglądać dzięki Michałowi. Chyba się uspokoiło. Ustaję. Przetrzymaliśmy to. Te nawalnice. Dzielnie. Wiatr też ustaje, dacie rady. No, cały problem polega na tym, że to nie jest mały parasol, tylko to jest taki 3-metrowy wielki. Jak to się nazywa? Jak się nazywają takie parasole? Taki działkowy? Nie wiem. Ogródkowy, taki duży ogródkowy parasol. I tak jak powiedziałem, we dwóch go tutaj trzymaliśmy w pewnym momencie, bo chciało nas tutaj go... Chciało nam go porwać, wyrywać z naszego... GoPro w ogóle tutaj się przewróciło, leży, masakra jakaś. Pokrowiec spadł na ziemię. Pokrowiec tak, już dwa razy ktoś go już nam tutaj podawał. Na to nie mamy wpływu. Boję się na razie rozwijać ten parasol bardziej, bo dalej dmucha. Dobrze, że jest chociaż obraz. Naszą gawędą możemy wam tutaj umilać trochę czasu. Może niekoniecznie piłkarsko, ale zawsze coś. Mówiłeś, że były jakieś zmiany w obydwu zespołach? Były, czy... tak. Patryk Kiel w Żuchowej. Tak? I wcześniej była zmiana w zespole Dąbrowy. Dąbrowi zszedł zawodnik z numerem 10, ale niestety nie wiedziałem, kto szedł. Powiedziałbym ci, ale przewróciło mi, widzę, mojego energetyka. Porwało nam tutaj nasze listy z zawodnikami. Także niestety, ale jest to, a tymczasem Żuchowa w natarciu usłyszę, bo tutaj nami kilku kibiców tego zespołu. Nie widzę, kto walczył, kto się przedzierał. Krakowski teraz dopiero. Pomylił się jednak z czwórką. Był to chyba Bałut. Siedemdziesiąta minuta gry. Takie coś możemy zrobić. 70 minuta gry, 2-0. Cały czas na prowadzeniu gości z Żuchowej. Prowadzą oni po dwóch bramkach kapitana Rafała Słomskiego w 17 oraz 52, tak? W 52 minucie. Już cieszyłem się, że wiatr ustał, a tymczasem znów się wzmaga.
Krzyszów 4-1 Szynwałd, koniec spotkania Wulka TV. Dzięki za info. Niespodzianka czy nie, panie Michale? To z kim? Szynwałd z Krzyszów. Rzut rożny. Rzut rożny dla Dąbrowy. Szansa na złapanie kontaktu jeszcze w tym spotkaniu. No ale takie dośrodkowanie nie zagrozi na pewno bramce Lisaka. Niemniej jednak mylą się jedni, mylą się drudzy. Ja już myślałem, że tu będziemy mieć kolejny rzut rożny, że tutaj Jabłoński tę piłkę wybijał za linię końcową. Dwóch zawodników żywowych się rozgrzewa. Boję się tutaj podnieść. Na razie się uspokoiło. Na razie się uspokoiło na naszym, na horyzoncie. Nie widzę już takich ciemnych chmur. Ale jest ryzyko, że jak podniosę parasol, to zaraz tutaj będzie jeden podmuch i odlatujemy. Jeszcze chwilkę zaczekajmy może. Może delikatnie to tylko uniosę. Dwa obroty. Damy radę go troszeczkę przesunąć? Czekaj, ja to pociągnę. O, dobra, bo wiesz, kolidowało mi z pilotem. Okej. A z pilotem? Tak. A to złapie, spoko. Tylko że widzisz, nie mam jak tu i tu jedną ręką. To co ja mogę trzymać? Najwyżej, a ty przejmiesz główną kamerę. Możemy tak zrobić. Za to nie możesz, musiał być za to. Bo to się podnosi jak wiatr wieje. Dobra, nieważne. Dąbrowa. Stały fragment. Ciekawe to zagranie. Pomylili się teraz w defensywie żółto-zieloni. Nieporozumienie pomiędzy Lisakiem, ale szczęśliwie utrzymują się przy piłce właśnie zawodnicy z Żuchowej. Otwiera się tam lewa strona, pędzi. Nie wiem kto pędzi, nie widzę. To jest jakiś nowy zawodnik Żuchowej wprowadzony. Klich. Klich. Nie widzę kto pędzi, bo parasol zasłania cały obraz. 133 osoby, no przepraszam, że to tak wygląda, słuchajcie, ale walczymy z warunkami atmosferycznymi, walczymy z wiatrem, deszcz już ustał. Nie wiem czy ustał, zapytamy może tutaj panu, może złożymy parasol i dzięki temu będziemy, wiesz, nie będziemy musieli tego trzymać. Tylko czy nie pada? No właśnie nie wiem. Chyba ustał. Myślisz? Chyba ustał. Próbujemy? Wydaje mi się, że ustał. Dobra, to pomóż mi go wysunąć, proszę. Ja już sobie dobrze włożę. Cześć, bo to akcja... Się boję, że go tutaj stąd porwie, wiesz? Jak już zdejmujesz, to chyba całkiem. Tutaj jedną nogą w tym? Dobra, ja to będę stał. Okej, okay, jestem. Wróciliśmy. Wróciliśmy do życia. Tylko ta kamera jest teraz. Nie no, dalej pada. Pada, bo ja już czuję. Nie, jest lipa. Nie może tak być. To za dużo kosztowało. Jedzie, nie? Z akcją. Co rozkładasz? Nie wiem co, nie mam pojęcia co robić. Mówię, że już polecimy na tej jednej kamerze twojej i dokończymy. No chociaż tyle, żeby dokończyć to już spotkanie. Nie zostało tak naprawdę wiele do końca. Ale cały czas pada, nie? Panie Michale, ja to rozkładam. Dobra. Zaraz sobie tutaj. Czekaj, bo ja muszę teraz... Tak, wiem, wiem. No na razie zostaw kamerę. Top. Ja tu trzymam. Dalej dmucha, dalej pada, więc niestety. Łęgowia lider, tak. Dzisiaj Polak stracił punkty, a więc odjeżdżają im. Trzypunktowa przewaga Beniaminka, który w zeszłym sezonie awansował do ligi okręgowej, ale teraz podmuch.
Maciek, kto mi się podoba? Prawdziwe poświęcenie komentatorów. Wszystko dla widzów. Czy ulewa, czy huraga. No powiem wam, że jest grubo. Normalnie ta transmisja wyglądała wiecie jak. Dwie kamery i troszeczkę lepiej. Myślę, że bardziej precyzyjna. Mogłem tutaj przytaczać nazwiska tychże zawodników. Ale co rusz, borykam się tutaj z mocnym podmuchem, który wyrywa. Po prostu w dwóch rękach trzymam ten parasol. Nie jestem w stanie drugiej kamery na razie obsługiwać. Będę musiał sobie to spawać, takie coś na stopę, żebym wiesz, mógł stopą sobie trzymać statyw. To będzie dużo praktyczniejsze. Osób może oglądać z nami ten huragan. Bardzo dużo. Nie no, huragan to jest za dużo powiedziane, ale jest konkretna zawierucha. Konkretna zawierucha, która niestety troszeczkę psuje odbiór tego widowiska. Dąbrowa prawą stroną próbują zaatakować rywali. Podanie na pamięć, podanie do nikogo. Krawiec, ale ostatecznie wywalczyli oni rzut rożny, więc warto było atakować do końca. Tylko Słomski i Krakowski przed własną szesnastką. Co oni grają w swoich rożnych? No kiepskie było to dośrodkowanie. Kolejne kiepskie dośrodkowanie. I chyba tutaj sędzia sięga po żółtą kartkę. Tak, druga żółta kartka w tym spotkaniu i druga kartka dla zawodnika w granatowym stroju. Indywidualna kara dla gracza Dąbrowy Tarnowskiej. Trochę się zestresowałem, powiem szczerze, w momencie jak dostałem taki tutaj podmuch. Laptopa mogę trochę otworzyć, już się uspokoił, bałem się, że też go zdmuchnie po prostu. Gdzieś tutaj tą klapę wygnie. No słychać cały czas krople deszczu tutaj spadające na parasol. Nie jesteście w stanie go zdjąć, a tym bardziej w pełni go rozłożyć. Cały czas tutaj jedną ręką staram się trzymać. Ale w sumie ty nie potrzebujesz, potrzebujesz, bo robisz zoom, a potrzebujesz dwie ręce. No nie za wszelkie sam. Muszę tutaj ponawiercać, wiesz, i żeby powkładać, bo jest jedna dziura na dole, ale nie wziąłem żadnej śrubki, która mi to utrzymała, bo to jest... A obok się tylko trzyma, tak. A jak to puszczę, to wiesz, pociągnę go do góry, bo ten sznureczek on go naciąga do góry, więc on jest cały czas luźno, więc każdy podmuch... Muszę, jest... korbkę już jakoś reguluje. Tak, korbką też. Wiem, ale ci wiesz, tak żeby trzymała. Trzymała, ale ona trzyma, wiesz, nikt nie przy... Designer tego, inżynier, który to projektował, nie przewidział, że będzie stosowany ten parasol w takich warunkach jak dziś, jak wiecznych. Myślę, że nie przewidywał, że ktoś się będzie chciał go rozkładać. Gębala przewidział, że z tej piłki już nic nie będzie. Pozwolił opuścić boisko i właśnie on wznawia rzutem z autu. Orłowski. Ależ teraz agresywny doskok. Trzeba tutaj przyznać. Prowadzą 2 do 0 i cały czas pressing. Teraz Jabłoński, jeden, drugi zawodnik, bramkarz. Ależ teraz starcie, zobaczmy. No bliski popełnienia błędu. Golkiper Dąbrowy Tarnowskiej. Naprawdę trzeba tutaj pochwalić doświadczonego Krzyśka Jabłońskiego. Myślę, że teraz będzie długo wracał. Trzeba prosto na ławkę. Na pewno wiele sił musiał zainwestować w ten sprint, ale mogło się to podobać. Mogło się to podobać, bo faktycznie blisko błędu kto? Przytrzymasz na chwilkę? Tutaj? Nie, tu musisz, żeby nie porwało do góry. Ja tylko wezmę sobie. Co wezmę? Jeszcze moment, jeszcze poręci. Teraz by się zoom przydał właśnie. No to ja już jestem, proszę bardzo. Wezmę sobie lista. Tutaj widzę Dąbrowa. Przed 16. Lizaka. Dynak Przemysław. No wymawiałem jego imię, nazwisko wielokrotnie, ale jakoś w pamięci niestety nie został. A kibice, jak mniemam Dąbrowi, powolutku opuszczają już stadion.
ale trzeba wierzyć do końca. Ludzie mają wiarę. Jeszcze jest trochę czasu. No właśnie, kolejna akcja, kolejna wrzutka, tym razem bez większych problemów. Golkiper Żuchowej ją wyłapuje, zagranie do pokazującego się Krakowskiego, przytomnie Słomski, więcej miejsca ma tutaj Mateusz Orłowski, cały czas właśnie on przy piłce czeka na partnerów, rozciągnięcie gry, rozrzucenie do lewej strony, dośrodkowanie Orłowski, bieg tam już na zamknięcie, kapitan Żuchowej, piłka jednak wyblokowana przez obrońców gospodarza. 9 minut podstawowego czasu gry. Mam nadzieję, że tutaj większych strat nie będzie, bo zmaga się ten deszcz. Popatrz, co tutaj się dzieje. Kiri Eleison, żeby nas tego tutaj prąd też nie kopnął. Jak będziemy to wszystko składać? Wszystko już zalane. Raz już transmitowałem w takich warunkach. Na moje szczęście był to deszczyk prawie że majowy. Nie było takiego wiatru, dlatego mogliśmy tutaj działać z transmisją. Pamiętam, miało to miejsce w Mokrzyskach. Strażak Mokrzyska, Liga Okręgowa, grupa pierwsza. A Strażak dzisiaj chyba podejmował Jadowniczankę, Jadowniki, jeżeli dobrze sięgam pamięcią. Nie chcę mówić źle, ale chyba właśnie Strażak z Jadownikami dzisiaj również rozpoczął swoje zmagania w ramach niższych lig. No to jak mówię, teraz troszeczkę głośniej. Kibice nas tutaj mijają. Uderzenie, zobaczmy, gol, tak, piłka w siatce, 3-0. Któż to taki? Chyba kapitan, chyba po raz kolejny to kapitan, a więc Rafał Słomski z hat-trickiem. I ci kibice, którzy właśnie opuścili, nie mam jak zmienić wyniku. Wieje. Masakra, co się dzieje? Zaraz nas porwie. Zaraz nas tutaj porwie. Słomski obiektywa teraz. Tak. Staram się tutaj jakoś zmienić ten wynik. Próbuję, walczę, jest. 3, udało się chyba. 80 która? 84 minuta się zaczęła. Ależ mycicho, ale chyba warto było i te 130 osób nagrałeś bramkę? Tak, oczywiście. Nagrałeś bramkę, a jak nie nagrałeś... Nagrałeś to? Nagrałeś to, właśnie tak. Właśnie tak, klasyk. Kolejne grupy kibiców opuszczają trybuny. No panowie, zostańcie jeszcze chwilę, no my tu jesteśmy, a wy idziecie? Dobre wejście w rundę. Myślę, że zaliczą tutaj chłopaki z Żuchowej. Wzięli rewanż za zeszłoroczną porażkę w ramach pierwszej kolejki tego sezonu. Wtedy 2-0, przypomnę, Dąbrowa kończyła mecz na wyjeździe, pokonując dzisiejszych rywali, którzy dzisiaj biorą odwet. I głodny bramek Słomski, który w ostatnim czasie, no przyznajmy, nie świecił, nie błyszczał formą. Odblokowuje się dzisiaj i trzykrotnie trafia do siatki rywala. No, zmiana się szykuje. Łukasz Wójcik. Stary bier piłkę do domu. No, pojawiła się i żona. Żona strzelca na czacie. Kończ już tą transmisję. No panie Łukaszu, najpierw mówisz, żeby zostawać, a teraz mówisz, żeby kończyć. No nie no, wytrzymamy. Jest 5 minut podstawowego czasu plus to, co nam dorzuci pan Gwóźdź. Arbiter prowadzący te zawody, ale o tym za chwilę, bo w kolejnym ataku Żuchowa, wyłożenie piłki, dokładał nogę do piłki Słomski, bliski czwartej bramki, ale na drodze stanął Dynak. Dwie zmiany. Tak, podwójna zmiana, ja mogę dostrzec już po gabarytach, że chyba jest to Wójcik. Tak? Również, tak? Nie, no to oczywiście pół żartem, pół serio. Łukasz Wójcik, który powrócił do KS-u po dłuższej przerwie w miejsce z numerem 8. Jabłoński? Pomóż. Jabłoński. Dokładnie tak. Ósemka. Oraz Bajorek za kapitana. Rafał Słomski. Nie ma problemu. Bajorek za strzelca
bramek w dzisiejszym spotkaniu Zasłonskiego. Już widzę, że jakość obraz średni. No nie mam jak tej. Tam mamy też lepszą kamerę. Ta, którą ja tutaj oferuję, jest troszeczkę lepsza. No ale niestety nie jestem, przykro mi, nie jestem w stanie. Choć bym chciał, nie jestem w stanie tego robić, także jesteście skazani w cudzysłowie na Michała, który dzielnie tutaj mi jest ciężko towarzyszy, ale jest dobrze, że jest, bo tak jak powiedziałem, gdyby nie on, na pewno już tego meczu nie moglibyście oglądać, bo nie byłbym w stanie sam tego wszystkiego połapać. Siemano, witam serdecznie. Słomski na wanie. Pojawiają się komentarze na czacie. Myślę, że nie. Dajmy mu odpocząć. Słomski wymknie Bałut. Dokładnie tak. Bałut jest mordowany od pierwszych minut na boisku. Po raz kolejny tutaj wmieszał się w akcję rywala. Dzisiaj jeszcze jedno spotkanie czeka wszystkich kibiców, którzy chcieliby jeszcze nachłonąć Ligi Okręgowej o 19 w Lisiej Górze. KS Nowa Jastrzomka, Żukowice z Ikarem od Poryszów. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, patrzę na Michała, a Michał chyba. No, tak, z Ikarem od Poryszów. Na pewno Nowa Jastrzomka. Nie pamiętam, czy z Ikarem, bo... Zbieram myśli po tym, co się tutaj wydarzyło w ostatnim kwadransie, w 20 minutach. Więc o 19, no niestety mnie nie będzie, a więc musicie się pojawić osobiście. Ja zapraszam do mojej pracy dzisiaj, jeszcze dzisiaj. Jutro niedziela handlowa, także też niestety w pracy. W innym wypadku pewnie pojawiłbym się na jakimś meczu Dąbrowa jeszcze w ostatnich minutach próbuję tutaj złagodzić wymiar porażki, bo nie sądzę, że goście dadzą sobie wyrwać to zwycięstwo jeszcze. Ale to zagranie, ten strzał niecelny. Która minuta? Wiem, że chcesz już kończyć. Przed sekundą to mówiłem. 89 minuta w tym momencie trwa. Zaraz jeżdżamy do bazy. No jeszcze wywiady tutaj. Kibice prosili o wywiady. Ty przytrzymasz parasol, a ja pójdę rozmawiać. Nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że zbieramy, ale o tym za chwilę, bo po raz kolejny Żuchowa. No niezmordowani są dzisiaj w ofensywie goście. Spójrz, co się dzieje. Minięty zawodnik w granatowym stroju. Czeka teraz na kolegów przytomnie, ale nie mam pojęcia, kto to jest. Za daleko, za ciemno, nie widzę. Orłowski, tak? No też bardzo dobry występ. Myślę, że wszyscy zbiorą bardzo fajne noty od trenera za to spotkanie. Teraz Krawiec. Ryzykownie, ale spotkało się to z entuzjazmem ze strony kibiców. Pozostałych na trybunie, a tam chyba już tylko kibice przyjezdnych. Nieliczna garstka. Dąbrowian. Ależ teraz prosto padła piła. Będzie z numerem 14. Ktoś z Żuchowej, przerzucenie na drugą stronę, przyjęcie. Wrócił do obrony. Ale ciekawie się to zapowiadało. Nie mam pojęcia, kto to był. Przepraszam za chaotyczny komentarz. Proszę? 5 minut od rano, czy setka? Ja to bym się zasunął. Zasunąłbym się, bo jest chłodno. Proszę? Ja mogę trzymać. To już za późno. Kolejne zagrożenie pod bramką Dynaka. Centra, zobaczmy, okazja, strącenie tej piłki. Strzało strącenie. Chyba Kocik próbował. Jednak nie celnie. Jest tu Iwan pod nami może? Jest. Zapytaj go, czy pada. Ja już Iwan krzyczał do mikrofonu, jak nie to składamy. Nie? Kurczę, dalej kropi, bo chciałem już tutaj składać parasol. Chcesz do wywiadu iść? Co ja?
Bajorek. Więcej sił w nogach, zameldował się przed chwilą na boisku, dlatego poradził sobie z rywalem. Uderzenie, ale prost w koszyczek. Dobra interwencja Przemka Dynaka. Jak spokojnie teraz w tej końcówce. Delikatny wiaterek. Zaryzykuję chyba i podniosę ten parasol. Jak pan myśli? A tutaj już 92. Przepraszam, minuta. Uwaga. No, zobaczymy, zobaczymy. Możesz trzymać jedną ręką ewentualnie. Nogą po prostu będę trzymał. Czyli mam przejąć teraz kamerę? Możesz, no na dobra, koniec. Przejmujemy drugą kamerę, słuchajcie. Podnieś jakoś transmisji na koniec. Wracam ja. Wracam na te ostatnie minuty. By dostarczać kontentu. Wójść, jeszcze za dyskusję. Upomniany zawodnik z numerem 7. Żółtą kartką. Sagnikodem. Czy to była druga żółta? Nie. No nie, nie wiem, tak jakieś zamieszanie tam było. Nie, to była po prostu żółta kartka. No nie, nie, nie ma lekko. Nie ma właśnie. Nie, no chyba zmierza tutaj do nas właśnie Nikodem. Więc wydaje mi się, że to było drugie upomnienie, a w konsekwencji czerwona kartka tego zawodnika. Tak. Jest już tutaj przy linii końcowej. A więc w 10 będą kończyć ten mecz gospodarze. Opuściły nerwy młodziutkiemu zawodnikowi Dąbrowy Tarnowskiej. 22 lata. Tymczasem jeszcze raz goście. Zobaczmy, piłka tuż na linii 5 metra. Kto do niej dopadnie? Radzą sobie obrońcy. Bałut przekłada piłę. Uderzenie obok bramki. 5 minut mówię, że to jest sędzia dolicy, tak? Tak, tak mi się zdawało. O nie, koniec. 3. A jednak mnie tutaj poszukałeś, a więc koniec tego spotkania. 3-0. Takim wynikiem kończy się mecz 14 kolejki pomiędzy klubem Dąbrowią Dąbrowa Tarnowska, a klubem sportowym Żuchowa. Trzykrotnie do bramki Dynaka trafiał Słomski. Bramki padały w 17, w 52 minucie oraz 82 minucie. Nie zapisałem tego, bo trzymałem parasol, nie byłem niestety w stanie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj z nami byli. Dziękuję Michałowi, który towarzyszył mi na tej transmisji. Dzięki niemu, tylko dzięki niemu, ona dotrwała do końca. Teraz już się uspokoiło, troszeczkę nie pada, ale wiatr nie ustał. Nowych wiadzików na pewno sobie tutaj nie przeprowadzimy. Rzut kamery jeszcze na chłopaków z Żuchowej, rzut kamery jeszcze na zawodników z Dąbrowy Tarnowskiej. No na pewno nie tak wyobrażali sobie początek rundy wiosennej Dąbrowianie. Na pewno celowali tutaj w lepszy rezultat. Wiadomo, każdy chce wygrać i dopisać do swojego konta 3 punkty. W dobrych humorach to Żuchowa będzie wracać. Zaraz sobie rzucę okiem, bo straciłem wątek, chciałem coś powiedzieć i wyleciało. Do tej pory 7 miejsce i 20 punktów, a więc 23 punkty, nie licząc dzisiejszych wyników, przesunęliby się na 4 miejsce. Bo Szynwald również przegrał dzisiaj, tak? Mówiliśmy, że Szynwald tak, przegrał. 4-1. 4-1 Szynwald przegrał, oni na swoim koncie 23 punkty, 6-5-2 bilans, 6-2-5, a więc Żuchowa ich wyprzedzi na 4 miejsce. Wskoczą tutaj żółto-zieloni. Jeszcze coś tutaj sobie pogadamy, może chłopaki się tutaj będą cieszyć, ale do wywiadu nie bierzemy nikogo, albo nie, składamy sprzęt, bo wieje. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy byli na tej transmisji, widzimy się na 99% w przyszłym tygodniu, Wielka Sobota, 30 marca 2024, transmisja Łęk Tarnowski kontra Radłowia Radów. Żuchowa, tak bawiliśmy się my i wszyscy ci, którzy dzisiaj byli aktywni na czacie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za obecność. Trzymajcie się, cześć.